Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2014. I to jest projekt numer 271. Jak również nie był on przygotowany 10 dni przed sesją, a więc wprowadzimy ten projekt uchwały pod obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie było tam, nie było tych operacji. Ale jest wszystko? Ja przepraszam, jeżeli ktoś jakiegoś druku nie ma, proszę, na pewno... Kto jeszcze nie ma? Pan Pawiński nie ma? Nie słyszę, żeby były jakieś protesty. Nie widzę głosów w dyskusji, zamykam. Już mówię, 271. Tak? Wszyscy mają? Czy jest jakiś głos w dyskusji? Nie widzę. A więc zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2014. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2014. Druk numer 272. Projekt nie był przygotowany 10 dni przed sesją, a więc wprowadzimy go najpierw pod obrady sesji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, a więc przechodzimy do dyskusji.